Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejną sobotę, w kolejnym naszym spotkaniu z psalmami i serdecznie zapraszam na modlitwę, na komentarz, na spotkanie ze Słowem. Mamy dzisiaj, kochani, psalm 124, więc proszę, jeżeli tylko możecie, tego sobie otwórzcie, wspólnie się nim pomódlmy, posłuchajmy tego tekstu. Brzmi on następująco. Pieśń stopni Dawidowa. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, niech to już przyzna Izrael, gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali, wtedy połknęliby nas żywcem, gdy gniew ich przeciw nam zapłonął. Wówczas zatopiłaby nas woda, przepłynąłby nad nami potok, wówczas przelałyby się nad nami wezbrane wody. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Moi drodzy, mamy kolejny psalm z tak zwanych pieśni stopni, czyli jak już wam mówiłem wielokrotnie, psalm pielgrzymów zmierzających do Jerozolimy, którymi się modlono, jakby idąc do miasta świętego. I kolejny psalm, myślę, niezwykle piękny, z bardzo pięknymi obrazami. Chciałbym zacząć trochę od końca, czyli od pewnego obrazu, który jest taką kulminacją czegoś, co nam się przydarzyło. A w tym psalmie ten obraz jest jakby pokazany w postaci ptaka, który jest zamknięty w sidle ptasznika. Trudno powiedzieć dokładnie o co chodzi. Czy chodzi o jakąś siatkę, czy też może chodzi o jakieś takie urządzenie, które przyszczypiło tego ptaka, no właśnie w jakimś takim urządzeniu. W każdym bądź razie ptak jest zamknięty, ptak jest cały jakby zakleszczony w tym sidle. I myślę, że to jest bardzo piękny obraz bardzo wielu serc ludzkich, które przez różnego rodzaju wydarzenia życia, przez grzechy, przez krzywdy, przez nieszczęścia, przez zło, które się dzieje w życiu, jakby zamknęło się, usiedliło się w takiej jakiejś niewoli. Skąd się wzięła w ogóle ta niewola i co tam odczuwamy? Mój drodzy, ten psalm nas kieruje w jedną stronę, w sensie próbuje nam pokazać jeden powód. Tego naszego usiedlenia. I tym powodem jest pewnego rodzaju kłamstwo, które nam Zły przedstawił. Mówiłem o tym już wielokrotnie, ale myślę, że warto sobie do tego ciągle wracać. Zobaczcie, że Zły w Grzechu Pierworodnym postawił nas i Pana Boga po dwóch, jakby przeciwnych stronach barykady. Byliśmy kiedyś razem, byliśmy w tak niezwykłej bliskości, którą Biblia nazywa codziennym przechadzaniem się razem na spacery po ogrodzie Eden. I niestety w wyniku tego, co zrobił zły, w wyniku jego kłamstwa, tego jego podstępu, udało mu się wmówić nam, że Pan Bóg jest naszym przeciwnikiem, że Pan Bóg jest kimś, to próbuje nam jakąś krzywdę zrobić, a nawet jeżeli nie krzywdę, to próbuje nam zabrać jakieś szczęście. Zobaczcie, że to diabelskie kuszenie polegało na tym, że diabeł wmówił człowiekowi, że Pan Bóg coś przed nim chowa, że Pan Bóg mu nie chce dać właśnie tego poznania dobra i zła, czyli nie chce nas dopuścić do jakiejś takiej swojej perspektywy i dlatego musimy się zbuntować. I człowiek to zrobił, jakby postawił się przed Panem Bogiem, jako ktoś, kto jest wrogiem Pana Boga, albo lepiej pewnie powiedzieć, potraktował Pana Boga jako, jako wroga swojego, czyli Pan Bóg z kimś to próbuje jakąś krzywdę mi zrobić. I moi drodzy, to poczucie jakby spowodowało to, żeśmy weszli w te sidła, spowodowało, żeśmy weszli w to, co nas niszczy, co, co jest jakoś tam krzywdą w naszym życiu, dlatego że Pan Bóg nigdy czegoś takiego nie chciał zrobić, a myśmy przez to kłamstwo wleźli w takie coś. I ten sam kochani, jest jakby takim, takim krzykiem: Przestańmy wreszcie tak myśleć. Ja bardzo lubię to nowe tłumaczenie. To, co Wam teraz czytałem, to jest nowa wersja tłumaczenia tysiąc latki, yy, która daje takie to bardzo ładne wyrażenie to jest w pierwszym wersecie: Niech to już przyzna Izrael. W dawnym tłumaczeniu było: gdyby Pan, był, gdyby pan nie był po naszej stronie, i nie było tego niech to, tylko jakby niech Izrael to zrozumie, jakby nie było tam takiego natarczywego, niech to już. Czyli zauważcie, jakby Izrael jest potraktowany tutaj w takim kluczu, że od dawna myśli Bóg jest moim wrogiem, Bóg chce mi coś zabrać, Bóg chce mi wyrządzić krzywdę, Bóg mi nie dopuszcza mnie do jakiegoś dobra. I mówi psalmista, no niech już wreszcie odejdzie to myślenie od Ciebie. Niech już to wreszcie przyzna Izrael, bo już Pan Bóg tyle razy to udowadniał, że On jest po naszej stronie. Dlatego, że kiedy to wreszcie przyjmiesz, czyli całkowicie odrzucisz jakikolwiek pomysł, że Pan Bóg mógłby, nie wiem, wyrządzić Ci krzywdę, mógłby chcieć od Ciebie czegoś, co Cię pozbawi szczęścia, mógłby Cię poprowadzić drogą, która będzie dla Ciebie drogą niedobrą, która Cię nie doprowadzi do czegoś niezwykłego. Jeżeli wreszcie odrzucisz te wszystkie pomysły, że Pan Bóg mógłby takie rzeczy robić, że mógłby być jakby po, po złej stronie, a nie po dobrej, Wtedy nagle poczujesz, że uwolni się Twoja dusza tak, jak ptak się wyrywa z sideł ptaszników. Dlatego, że, kochani, jeżeli Pan Bóg rzeczywiście jest naszym przeciwnikiem, jeżeli Pan Bóg rzeczywiście nie byłby po naszej stronie, to przepraszam za wyrażenie, ale mamy przerpane. Dlatego, że jeżeli On nie jest z nami, jeżeli On nie jest po naszej stronie. To jak my się ostoimy, to jak w ogóle cokolwiek jest możliwe w tym życiu dobrego. Jeżeli nawet samo dobro, sam Bóg jedyna ostoja w ogóle, nie wiem, nadziei, dobra i sprawiedliwości byłaby przeciwko nam, no to, no to w ogóle co z nami, to już w ogóle nie mamy żadnych szans. To już po prostu nigdy nic nie zrobimy, nigdy nam się nie uda w ogóle wygrać, nigdy nie pokonamy zła i tak dalej, i tak dalej. I mówi ten psalm: no niech to już wreszcie przyzna Izrael nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj usiedli z taką prostą myślą. Czy przypadkiem gdzieś Pana Boga trochę tak nie traktujemy? Ja nie, nie mówię, że traktujemy go wprost, że mamy go za wroga i uważamy, że, no właśnie, jest, nie wiem, jest tak samo zły jak szatan, bo tak pewnie większość z nas nie myśli, to jasne. Ale może są takie rzeczy, gdzie Pan Bóg ci coś proponuje, Pan Bóg mówi, słuchaj, to jest dobre, a to jest złe, a tu mam do Ciebie taką ścieżkę, a tu bym chciał, żebyś nie szedł. I mamy takie poczucie, kurczę, Panie Boże, coś mi tutaj zabierasz, coś mi tutaj. Jakby mam wrażenie, że ja chcę jakiegoś szczęścia, a ty mi mówisz, że to nie jest szczęście i że to jest niedobre i w ten sposób mnie krzywdzisz, bo ja jestem przekonany, że to jest szczęście, a ty mi to próbujesz mówić, że to nie jest szczęście. Kochani, takie momenty, jakby myślę każdy z nas ma, ja tam je w sobie widzę. Takie, jakby, takie właśnie potrzeby złego, który, no właśnie, jakby nie ośmiela się pokazać mi Pana Boga jako złowcielone, bo wie, że ja tego nie łyknę, ale to, że Pan Bóg niekoniecznie jakiegoś tam zawsze dobre dla mnie chce i nawet nie to, że chce zła, tylko jakby ma taki trochę lepszy pomysł, a on mi się nie podoba, to ja tak mam często. Koni, tutaj jest bardzo ładny też ten obraz w środku w tym psalmie, który pokazuje dokładnie, że gdyby Pan Bóg nie był po naszej stronie, tak by. Wszystkie siły zła, wszystkie w ogóle trudne sprawy, wszystkie jakieś w ogóle wojska szatańskie już by dawno nas pokonały. Ja wiem, że powie, powiecie nie, niektórzy, no ale proszę spojrzeć na świat, jest przecież tyle zła, jest tyle strasznie trudnych rzeczy. To prawda. Ale gdyby Pana Boga nie było, to wyobraźcie sobie, co by dopiero było. Pan Bóg, próbując jednocześnie zachować wolność całego tego świata, jakby nie zabierając Mu wolności, nie odbierając Mu możliwości wyboru, próbuje na wszystkie możliwe sposoby ratować jak najwięcej dobra. I dlatego w tym świecie, mimo że jest jeszcze kupa zła i jest jeszcze mnóstwo rzeczy niefajnych i niedobrych, to też jest bardzo dużo dobra i jest go coraz więcej, ono się, gdzie tylko, Pan Bóg na, gdzie tylko człowiek się na Pana Boga otwiera, to ono się pojawia. Yy. Co by to było, gdyby Pana Boga nie było? Jak mówi ten psalm, zatopiłaby nas woda. Potok by nad nami popłynął, wezbrane wody by nas pochłonęły, a ludzie by nas połknęli żywcem w sensie złoby nas połknęło żywcem. Kochani, myślę, że to ważna w ogóle myśl. Ten jest taki krótki, jest bardzo prosty, ma jakby tak naprawdę jedną prostą myśl, ale właśnie o, o, na tym polega jego, jego piękno, że jeżeli masz takie, takie poczucie, właśnie jak, jak, jak ptak zamknięty w Sidle, że Twoje serce nie może wyjść na wolność, nie może się uwolnić. No to jest tylko jeden, jakby jedna rzecz do zrobienia. Zaufaj, że Pan Bóg jest po Twojej stronie. I konie na koniec jeszcze jedna rzecz, która pokazuje jakby też perspektywę, jakby w jakiej warto na to patrzeć. Jakby co jest dowodem tego, że Pan Bóg jest po naszej stronie. Zobaczcie, ostatni werset, ósmy werset, jest napisane, nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. To jest taki werset, który jest troszeczkę przerobiony, bo On brzmi wspomożenie nasze w imieniu, w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. To jest werset, go się używa, na przykład, kiedy się rozpoczyna przeświętą, świętą. Zawsze kapłan z ministrantami, jak, jak, jak jest w zakrystii, wy tego często nie słyszycie, to zanim wyjdzie do eucharystii, to mówi, wspomożenie nasze w imieniu Pana, wszyscy odpowiadają, który stworzył niebo i ziemię. Tak samo biskup, na przykład, kiedy błogosławi, to przed błogosławieństwem biskupa też jest wspomożenie nasze w imieniu Pana. Co to znaczy? Zauważcie, że ta modlitwa się pojawiła jakby na początek mszy świętej, czyli wtedy, kiedy idziemy w to miejsce, gdzie On oddał za nas życie. I wiemy, że tam jest nasze wspomożenie, że jakby on, na, on nas wspomoże, dlatego że oddał za nas swoje życie. Co to znaczy, Kochani, jak może być przeciwko nam, jak może być kimś, kto, jakby, jak może być naszym wrogiem ktoś, kto oddał życie za nas? Jak mógłby być naszym wrogiem ten, kto z miłości poszedł na krzyż za każdego z nas? To jest niepojęte nie, nie w ogóle, żeby ktoś taki. Mógł być naszym wrogiem, no, no, no nie może być naszym wrogiem. Więc jakby Eucharystia, i to właśnie, że tuż przed nią mówimy te słowa z tego psalmu, jest najlepszym dowodem, jest wręcz niepodważalnym dowodem, że On jest po naszej stronie, bo On poniósł śmierć za nas, więc jakże mógłby nie, jakże mógłby nie być po naszej stronie? Kochani, pomódmy się na koniec, prosząc, żeby to było nasze doświadczenie, żeby ten psalm się w nas rzeczywiście wydarzał. Nasz dobry Ojcze, nie pozwól, żeby jakiekolwiek fałsze i podszepty złego, który próbuje nas postawić przeciwko Tobie albo Ciebie, przeciwko nam, żeby do nas docierały, żeby nam mogły zrobić krzywdę. spraw, żeby te wszystkie kłamliwe słowa, żeby były z nas wyrzucane, żebyśmy ich nie, nie, nie słuchali. Daj nam łaskę takiego totalnego zawierzenia i powierzenia się Tobie, tak abyśmy rzeczywiście Tobie ufali, za Tobą szli i widzieli, że zawsze jesteś, jesteś po naszej stronie. Ojcze, przyjdź szczególnie do tych, Którzy nie doświadczają tego, którzy mają takie poczucie, że jesteś kimś przeciwnym, odmień w nich to przekonanie, pozwól im zobaczyć, jak jest naprawdę, jak dobry i kochający, jak bardzo po naszej stronie jesteś. Niech tak się stanie. Amen. Dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, błogosławi i umacnia Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze. Dobrego czasu, dobrej modlitwy i do usłyszenia następnym razem. Z Bogiem.